Zespół szkół we Włoszakowicach współpracuje z polską i amerykańską armią. Dzięki temu uczniowie mieli okazję spędzić dzień z Amerykanami stacjonującymi w Trzebieniu. Amerykańscy żołnierze wzięli udział w zajęciach szkolnych, piekli z uczniami pierniki oraz rozgrywali sportowe miniturnieje. O atmosferze i przebiegu pobytu w szkole we Włoszakowicach rozmawialiśmy z kapitanem Kylem Flemingiem. To było niezwykle miłe przyjęcie. Była to pierwsza wizyta tych żołnierzy w szkole we Włoszakowicach. Fantastyczne było to, że szkoła przygotowała tyle atrakcji dla żołnierzy. Mieliśmy możliwość porozmawiania z uczniami. Dowiedzieliśmy się o ich pobycie w Stanach Zjednoczonych. Wizyta amerykańskich żołnierzy to nie jedyna inicjatywa dyrektora szkoły Jarosława Zielonki, mająca na celu zacieśnianie współpracy z amerykańskimi sojusznikami. Bardzo ważny jest tutaj cel edukacyjny. Pozwala on na, poprzez jak wprowadziliśmy w szkole dwujęzyczność, pozwala na to, że młodzież może aktywnie rozmawiać z, w tym przypadku, z żołnierzami amerykańskimi. Bardzo ważny również element jest patriotyczny. Patriotyczny pod tym względem, że staramy się docenić, co robią polscy żołnierze, ale też co robią amerykańscy żołnierze. Staramy się wyciągać wnioski z nauki patriotyzmu, który jest też w Stanach Zjednoczonych. I to staramy się przekazać uczniom. Oprócz tego są rozmowy o kulturze, o tym, jak funkcjonuje się w Stanach, jak funkcjonują szkoły w Stanach Zjednoczonych. Natomiast żołnierze amerykańscy dowiadują się, jak to funkcjonuje u nas w naszej szkole, no i mają praktycznie okazję również oprócz tych spotkań takich związanych z rozmowami bezpośrednimi z uczniami, to mogą w dniu dzisiejszym również jeszcze porywalizować na niwie sportowej. We wrześniu uczniowie z Włoszakowic wzięli udział w Stanach Zjednoczonych w rajdzie rowerowym dla uczczenia pamięci polskich i amerykańskich żołnierzy poległych na misjach. W przyszłym roku ta inicjatywa będzie kontynuowana.